Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Dawid i Karol. Przedstawimy Wam swój projekt, który się nazywa Bakery Assistant i jest to niezbędnik piekarza. Pomocnik logistyczny, dokładnie, więc pierwsze mamy okienko logowania, gdzie wpisujemy admin 1. Jest to oczywiście tylko przykładowo jeden z loginów. Loginy są wpisywane na sztywno przez program. Używamy tutaj technologii, że tak powiem, linku, SQL query i zapis XML do pliku zewnętrznego. Dodatkowo szyfrujemy Cezara, szyfrujemy to bardzo proste, aczkolwiek przydatne, powiedzmy, tak? Przechodzimy dalej do main window. W oknie tutaj głównym widzimy całą funkcjonalność programu, czyli zamówienia, które można właśnie rozwijać, dodawać, usuwać. W najprostszym znaczeniu jest to po prostu notes, tak? Które możemy po prostu używać w jednym miejscu i nie musimy czegoś pilnować. Tak, tutaj zostały użyte listy, no i w sumie zapis ogólnie, no i wiadomo, wszystko, obiektowość, tak? Tak, obiektowość, liczenie. Klasy, tego typu rzeczy, nie? Headset. Dalej mamy składniki, które możemy dodawać i uzupełniać, definiować. Tak, składniki potrzebne do stworzenia. Tak, do stworzenia produktu. Do stworzenia produktu. Dodatkowo tworzymy produkty nasze, czyli na przykład definiujemy, dodajemy mąkę w ilości jakiejś tam, dodatkowo dodajemy do tego jeszcze na przykład rodzynki i powiedzmy, załóżmy, że nic takiego nie istnieje, ale niech to będzie mąka z rodzynkami po prostu. Dodajemy sztuki, ceny, znaczy sztuki, jednostkę, cenę, załóżmy jaką chcemy, żeby ono kosztowało i dodajemy nasz produkt, który pojawia się w lewym okienku. Później przenosimy go do produktu do zrobienia dzisiaj, czyli ile chcemy zrobić tej mąki z rodzynkami, tak? W dzisiejszym dniu. I jeśli tam zrobimy to, zrealizowane, tak? Dokładnie. Sobie właśnie mąka przenosi się teraz tutaj niżej i wiadomo, że można wydać to klientowi. Tak. Też usuwa się tutaj produkt, ilość składnika. Aktualizuje się ilość składnika, jeśli właśnie zamówienie zostało zrealizowane. To, co w naszym magazynie, dokładnie. Dalej mamy też funkcjonalność robienia raportów. Bardzo proste, przejrzyste, również zapis do XML-u. Mamy tutaj datę, koszt produkcji, czyli to, ile kosztowały nas składniki potrzebne do wyprodukowania. Tak, raport z każdego dnia właśnie zapisuje się do pliku o nazwie daty. No. Mamy obrót, czyli to, ile dostaliśmy, ile zarobiliśmy, ile nam zapłacili klienci, tak? I zysk, czyli różnica pomiędzy tym, ile kosztowało nas wyprodukowanie, a ile zarobiliśmy tak naprawdę, nie? Na czysto, że tak powiem. Tak. Dalej mamy funkcjonalność dla kierownika, szefa, który może obliczać pensję dla swoich pracowników. Wybieramy na przykład kasjerkę Kasię, która pracowała na nocki i w weekendy. Nie była na chorobowym i nie miała nadgodzin. Może akurat ciężko kasjerka, żeby w nocy pracowała. Weźmy na przykład, nie wiem, kierowcę, który musiał pracować, ale też ale ekspedientka 1550 zł, tak? Użyliśmy tutaj dekoratorów i enumeratorów. I enumeratorów, dokładnie. Także to chyba wszystko. Szerszy, większy opis filmiku, dokładniejszy opis naszej aplikacji jest również w opisie końcowym. Tekstowy, to jest taki szybki po prostu tyle, żeby zmieścić się w tych 2-3 minutach. No to co, dziękujemy? Dziękujemy i do zobaczenia.